witam serdecznie. Ostatnio pytaliśmy mieszkańców Badowic, co sądzą o obecnej sytuacji politycznej w kraju. Teraz znajdujemy się w Andrychowie i po wczorajszych demonstracjach w Warszawie zapytamy o to samo mieszkańców tego miasta. Zapraszamy na nasz materiał. Nie interesuje mnie w ogóle polityka. Nie chce mi się o polityce w ogóle rozmawiać. Chyba nie. Nawet nagłówków mi się nie chce czytać, bo już to człowieka denerwuje. No, a zajmować się tym to już w ogóle nie ma sensu. Ktoś to lubi, no. Ktoś to wpadł w politykę. No. Bo moim zdaniem ci wszyscy posłowie są strasznie chorzy. Bo jak ktoś jest uzależniony od narkotyków, hazardu, papierosów i później ma to rzucić, to ma straszny problem. No, a taki polityk, jak wsiąknie w niego ta polityka i zaraz mu ją wezmą, wyobrażę sobie pani, co on przeżywa? No to co te wszystkie świry przeżywają teraz? Jak im odebrali, tym na przykładowo pisowcom? No i tyle. Co sądzi pan o obecnej sytuacji politycznej w kraju? Podwyżek? Politycznej sytuacji. A, polityczna. Bardzo kiepsko. Nie podoba nam się to, co się dzieje, ale... Nie podoba nam się to, co wyprawia PiS. Podzielili naród i jak dalej tak pójdzie, to dojdzie do wojny domowej. Rodziny, tak naród, jest to bardzo niebezpieczne. Cały ten podział. No ale niestety ludziom się to podoba. No. Cóż my możemy zrobić? Dziękujemy. Witam serdecznie. Co sądzi pani o obecnej sytuacji w kraju? No... Nie wiadomo, jak będzie, aby nie gorzej, może lepiej. Właśnie, co sądzi pani o obecnej sytuacji politycznej w kraju? Wie pani co, wolę się nie wypowiadać. Witam serdecznie, co sądzi pani o obecnej sytuacji w Polsce? No trudno powiedzieć, zamieszanie. Zamieszanie jest duże. No mam nadzieję, że z tego się jakoś wybrnie, chociaż... Myślę, że PiS do tego nie dąży, tylko do eskalacji jeszcze tej sytuacji. No więcej trudno powiedzieć. Co sądzi pan o obecnej sytuacji politycznej w kraju? Powiem pani szczerze, że nic dobrego się nie dzieje. Raczej tak myślę, według swojego uznania. Także nie wiem, do czego zmierza, ale oby lepiej, żeby się to w ogóle sytuacja w kraju w ogóle poprawiła, nie? No. Już też nie jestem młody i troszkę przeżyłem lat i tak dalej, w ogóle tak, że lepiej, żeby to szło ku lepszemu, a nie ku gorszemu, naprawdę. Mhm. Dziękuję bardzo, do widzenia. Co sądzi pan o obecnej sytuacji politycznej w kraju? Ojeju, spieszę się na busa.